podczas sztandarowego ślubowania wystąp. Uczniowie wyznaczeni do ślubowania wystąp. Proszę panią wicedyrektor o przeprowadzenie ceremonii ślubowania. Do ślubowania. Ślubuję być dobrym Polakiem. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię. Dbać o dobre imię. Swej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole. Jak kochać ojczyznę. Jak kochać ojczyznę. Jak dla niej pracować. Kiedy urosnę. Będę się starać być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką. Sztandar wstąp.
posłowie prawdziwi od kilku chwil, bo po ślubowaniu i pasowaniu uroczyście życzę wam, moi drodzy, aby ta przygoda ze szkołą podstawową w Krasnobrodzie była dla was niesamowitym przeżyciem. Byście znaleźli tutaj nie tylko wiedzę, posiedli umiejętności, ale byście znaleźli wśród szkolnej społeczności prawdziwych, oddanych przyjaciół. Panią wychowawczynią, które będą z wami pracowane przez 3 kolejne lata, życzę, by praca z takimi wspaniałymi uczniami, dostojnie, pięknie i poważnie wyglądającymi, była dla pań źródłem ogromnej satysfakcji zawodowej, by pozwalała zawodowe pasje spełniać z entuzjazmem oraz motywowała panie do odkrywczych rozwiązań pedagogicznych, wychowawczych, by praca z tak wspaniałymi uczniami była dla pań prawdziwą radością. Drodzy państwo rodzice, niektórych usiłuję dostrzec, tak zaglądają do mnie. Drodzy państwo, macie prawdziwych uczniów, pierwszaków w domu. Dzisiaj to będzie pierwsze prawdziwe popołudnie domowe z prawdziwym pierwszą klasistą. Szanowni państwo, życzę wam w tak podniosłej dzisiejszej uroczystej atmosferze, by te cudowne dzieci, które za chwilę każą się nazywać młodzieżą, bo to niechybnie i bardzo szybko nastąpi, były bardzo radosnym przedłużeniem państwa życia, były spełnieniem oczekiwań waszych rodzicielskich, wspólnym odkrywaniem życiowych pasji, by te dzieci były dla państwa po prostu radością. Drodzy pierwszoklasiści, z ogromną przyjemnością witam was w gronie uczniów Szkoły Podstawowej imienia 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. A teraz, moi drodzy, żebyście dobitnie odczuli, że święto to dzisiejsze jest świętem szkoły, ale przede wszystkim waszym, jeszcze co najmniej 2 widzę w zasięgu wzroku niespodzianki. Z pierwszą przyjechali do nas nasi przyjaciele ułani, którzy pragną obdarować was pięknymi, mądrymi i znaczącymi prezentami. Proszę bardzo. Ja dopowiem w tak zwanym międzyczasie, że nasi pierwszoklasiści wśród prezentów dostaną książeczki malowanki, które są obrazkową historią 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wasze koleżanki i koledzy z klas starszych, zdaje się 8, tak, mówią, że tak, z 8 klas, którzy również witając was pięknie, pewnie słodko, w gronie uczniów naszej szkoły, również przygotowali dla was piękne niespodzianki.